To jedna z najwybitniejszych postaci polskiego kościoła, ale również polskiej kultury, zwłaszcza religijnej i nauki XX wieku. Człowiek kresów, a zarazem człowiek uniwersytetu. Przeprowadził polską naukę i opartą na niej kulturę właśnie przez ten dramat, przez to wyniszczenie, które niosło ze sobą panowanie marksizmu na polskich uniwersytetach. 8 maja 2008 roku zmarł ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec, niestrudzony sługa prawdy. Ojciec profesor Mieczysław Albert Maria Krąpiec to jeden z najwybitniejszych filozofów polskich, który opracował spójny system filozoficzny wyjaśniający całą rzeczywistość dostępną ludzkiemu poznaniu. Jego dzieła to największe dokonania w zakresie mądrościowej i realistycznej filozofii w Polsce i na świecie w XX wieku. Urodził się w Berezowicy Małej na Podolu i tam w Tarnopolu ukończył gimnazjum klasyczne. Kształcił się w Krakowie, w Warszawie, w Lublinie, właśnie w zakonie ojców kaznodziejów Ordo Predicatores. I to jest bardzo istotny rys jego postaci, znakomite przygotowanie, znakomita erudycja. Pod kierunkiem ojca Jacka Woronieckiego już po II wojnie światowej broni doktorat z filozofii, następnie również doktorat z teologii. Od lat 50., w zasadzie końcówki lat 40., jest już na stałe związany z Lublinem i z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Tam przez cały, można powiedzieć, aktywny zawodowo czas wygłasza wykład z zakresu metafizyki i wiąże się z właśnie tą pracą nad rozwojem, odtworzeniem, odczytaniem na nowo filozofii. To filozofia, o której możemy powiedzieć, że jest filozofią mądrościową, która odwołuje się do żywego doświadczenia poznawania świata, takiego naturalnego procesu poznawania świata, do zdrowego rozsądku, którym przecież posługuje się każdy człowiek. Przez 5 kolejnych kadencji, najdłużej w dziejach, pełnił funkcję rektora KUL-u w latach 1970-1983. To człowiek, który ten uniwersytet ocalił w momencie, kiedy chciało się go likwidować w latach 70. Doprowadza do tego, że uniwersytet odzyskuje swój pełny wymiar. Odtwarzane są sekcje i wydziały. Ten wysiłek dokonuje się w szczególnym czasie, bo w czasie, kiedy w Polsce panuje komunizm, a jedyną oficjalnie uznawaną filozofią jest marksizm. To nie przeszkadza jednak właśnie i ojcu Krąpcowi, i całemu środowisku, które powstaje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prowadzić bardzo poważnych studiów w zakresie filozofii. Twórca czy współtwórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, a więc wydaje się tej największej, najpoważniejszej szkoły tomistycznej w Polsce, a być może i we współczesnych czasach nawet w świecie. Potężny dorobek w tym zakresie. Ojciec Krąpiec jest najbardziej znanym przedstawicielem tej grupy profesorów, chociaż nie wszyscy orientują się, że jednym z uczestników właśnie tego gremium był również wybitny filozof etyk Karol Wojtyła. Ta jego myśl neotomistyczna jest dzisiaj punktem odniesienia dla wielu badaczy. Na nowo odczytał świętego Tomasza, Arystotelesa, a pamiętajmy, że cała kultura danego kraju stoi na filozofii. To jest ta podstawa. Uniwersytet stoi na filozofii. I przy dzisiejszych zawirowaniach, zwłaszcza kiedy neomarksistowska filozofia opanowała wiele uniwersytetów, to myśl Krąpca, ta neotomistyczna myśl, w sposób zasadniczy, twardo stoi na gruncie realizmu i w moim przekonaniu w ogromnym mierze ratuje to, co zwiemy naszą narodową kulturą, a można nawet powiedzieć kulturą europejską. Te dokonania filozofa, nie tylko profesora filozofii, ale filozofa będą pewnie przedmiotem badań, będą korzyścią intelektualną i duchową również dla kolejnych pokoleń. Być może one dopiero docenią, jak wielkiego dzieła dokonał ten dominikanin, ten profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego wieloletni rektor.